Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja jestem Ewa, a to kanał Rejskie Rozmowy. Cześć! Lipiec upłynął mi pod takim chojowym znakiem. Rozrosła znacznie się moja kolekcja, co wam pokażę w następnych filmikach. Jednak nie wszystkie unboxingi miałam okazję nagrywać. Część mam, ale w takim niezadowalającym stopniu. Chciałabym wam więcej opowiedzieć o każdej jednej roślinie. I też sam unboxing, nawet z tymi informacjami o chojach, jest dla mnie taki mało wyczerpujący temat. Dlatego te hoje odpakujemy razem, a resztę pokażę wam na przekroju na przykład miesiąca, czy zobaczycie, jak się miały zaraz po unboxingu, w późniejszym czasie, co się z nimi dzieje, żyją i tak dalej. W takim jednym większym podsumowaniu. A teraz paczka. Są tu trzy hoje. Trzy przepiękne hoje. Kolejnym plusem tego gatunku jest to, że super podróżują, bo w zasadzie i ciętą hoję można wysłać, ona spokojnie sobie da radę. Tutaj lekkie uszkodzenie, ale nie ma z tym żadnego problemu. Hoja Dosi jest krzyżówką hoi Nicholsoni i hoi Incrassati MB1219. Wyhodowana została przez Mike'a Bernardo z Idaho. Rośnie równie dobrze w słońcu, jak i w bardziej zacienionym miejscu. Jedyne co to wpływa to na intensywność zabarwienia jej liści. W pełnym słońcu brzegi jasnych liści lekko się czerwienią. Znana jest z częstego kwitnienia. Pąki jej są różowe, a po otwarciu ukazują się białe kwiaty, który zapach jest bardzo przyjemny i jest porównywany do kwiatów hoi Incrassati. Idźmy dalej, bo dwie następne są szerkozackie. Mam przygotowaną już doniczkę z ceramicem. Hoja Bahoy. Nie znalazłam o niej zbyt dużo informacji, jednak jest uważana za jedną z wybrednych. Nowe liście często odpadają, może to być spowodowane niewystarczającą wilgotnością lub tym, że jest roślinie zimno. Nie należy jej również przesuszać. Dłuższe okresy suszy powodują, że młode liście odpadają. Tak samo w sreberku. Mięciutko, więc to chyba jeszcze jest mech z Magnum. Także w ogóle super. I ostatnia. Przepraszam, mam się troszkę nacieszyć. Ta hoja ma trudniejszą nazwę. Po pierwsze człon jest Pozzi, a potem Red NQLD Australia. Z takim czerwonym brzegiem, mocno zarysowanym. Pani, u której kupowałam hoję, posiada szklarnię taką zewnętrzną, której roślinki obecnie mają sakramańskie ciepłoty. I też dużą ilość światła, więc zobaczymy, jak lampy dadzą sobie radę z uzyskaniem takiego sam stresu na hoi. Piękno. Żenianiem tej paczoi problemu nie powinno być. Na pędzie jest dużo wypustek. Powinna szybko ruszyć z korzeniem. I jeszcze to Dosi. To akurat wybrałam głównie z racji na nazwę. Bo liście ma. Też ma ciekawe. I lecą tu do ceramisu. Czyli powinny mieć kubeczka wyższego. Te łydyki są takie długie. Na razie zostaną sobie tutaj, a będę kombinować. Przygotowany roztwór Super Drive'u i rys do toniku. I przelewam sobie je ładnie. Jest już przygotowana w osłonce z magnesem neodymowym. I teraz trzeba wybrać jej miejsce. Chciałabym je dać tutaj na lewą stronę. Niestety,
z bliska ciężko pokazywać przy tej mocnej lampie. To taki mały sneak peek, bo poszły, zaszły zmiany, ale... Właśnie ktoś zaczął kosić na zewnątrz, także żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!